Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na naszym forum. Ze mną pan profesor Piotr Goliński z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Panie profesorze, chciałem się spytać o mieszanki. O to, czym się kierować, wybierając mieszanki pod kątem użytkowania produkcji mleka. Na rynku nasiennym mamy wiele ofert handlowych z mieszankami do zakładania, do renowacji trwałych użytków zielonych. No jest to oferta bardzo zróżnicowana, zarówno pod względem ilościowym, ale też przede wszystkim pod względem jakościowym. Uważam, że przy wyborze odpowiedniej mieszanki do konkretnego siedliska, do konkretnego kierunku użytkowania należy zwrócić przede wszystkim na skład gatunkowy, ale również warto pytać o odmiany hodowlane. Jakie odmiany hodowlane są w tle konkretnego gatunku, na ile w tych mieszankach występuje zróżnicowanie odmian pod względem wczesności, pod względem również ploidalności, to dotyczy na przykład życicy trwałej, i wówczas ta mieszanka będzie bardziej kompletna. Generalnie w badaniach udowadniamy bardzo często, że mieszanki wielogatunkowe z punktu widzenia renowacji trwałych użytków zielonych są lepsze niż mieszanki proste. Te mieszanki proste powinniśmy kierować w celu zakładania przemiennych użytków zielonych, czyli powiedzmy paszy w uprawie polowej. Wówczas można lepiej wykorzystać potencjał jak gdyby hodowlany nowych odmian, i wtedy mieszanki proste z bardziej zoptymalizowanym nawożeniem są zasadne. Pod kątem produkcji mleka myślę, że bardzo istotne są też lucerniki, prawda? Bo to jest, jak jest duża ilość białka, którą można wykorzystać. Istnieje też pogląd, czy wielu lorników może uważa, że rzeczywiście lucerniki powinny być w czystym siewnie. Czy tak rzeczywiście powinno być, czy warto postawić na mieszanki z innymi gatunkami? To znaczy, znaczenie lucerny zależy trochę od modelu produkcji mleka, bo tutaj to również dzisiaj będzie przedmiotem mojego wykładu w czasie forum. Możemy przede wszystkim wyróżnić tą intensywną produkcję mleka, gdzie potrzebujemy dobrego komponentu do systemu TMR. I wtedy z punktu widzenia żywieniowca lucerna w siewie czystym myślę, że jest lepszym rozwiązaniem, bo wówczas mogę lepiej optymalizować moją dawkę. Jeżeli natomiast idziemy w kierunku żywienia niskonakładowego, gdzie chodzi o obniżenie kosztów jednostkowych produkcji mleka, wtedy mieszanki wielogatunkowe zyskują na znaczeniu, nie mówiąc o modelu produkcji mleka proekologicznym, gdzie pastwisko, gdzie wielogatunkowa mieszanka, gdzie po prostu smakowitość odgrywa dużą rolę. Z punktu widzenia dylematu, czy lucernę lepiej wysiewać w siewie czystym, czy w mieszankach, z punktu widzenia łąkarza będę zawsze optował za mieszankami. A to dlatego, że wtedy uruchamiamy ten fantastyczny mechanizm tkwiący w ekosystemie, który powoduje, że z jednej strony lucerna poprzez symbiozę z rizobium wiąże za darmo azot z powietrza, obniżamy nakłady na nawożenie, trawa korzysta z tego azotu i to wszystko się dopina synergistycznie. Także w tym momencie uzyskujemy efekt doskonałej jakości paszy przy niskich nakładach na jej produkcję. I to jest jak gdyby główna przewaga mieszanek w mojej opinii. Bardzo dziękuję panie profesorze.